Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zabieram was w dzień z nami. Właśnie jedziemy na śniadanie. Na śniadanie, dlatego że jest weekend, jest niedziela. W sumie późno wstaliśmy. No i mój mąż oznajmił mi, że on by chyba chciał pojechać na miasto na śniadanie, co mnie bardzo cieszyło, bo ja bardzo lubię jeść na mieście, więc jedziemy w bardzo fajne takie miejsce, niedaleko Tedża właśnie, w sumie na Tedża, tak, na Tedża jeszcze, czyli w naszej dzielnicy. Tam jest bardzo fajna taka miejscówka i bardzo fajne śniadania robię, więc zaczynamy dzień od śniadania na mieście, czyli coś, co uwielbiam, i potem zobaczymy, jak tam ta niedziela będzie nam miała. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. To miejsce, do którego zmierzamy, tak wygląda. Może niezbyt zachęcająco od zewnątrz, ale wydaje mi się, że intrygująco. Zaraz wam pokażę, jak to go zobaczycie. Ten ciągnik tutaj zarośnięty. Bardzo fajny, ciekawy wystrój. Co najważniejsze, mamy tutaj też plac zabaw. Zobaczcie. Takie starocie tutaj mają pozbierane. Widzicie? Bardzo fajny klimacik. Zobaczcie. No, ludzi jest bardzo, bardzo dużo dzisiaj. Fantastycznie. Zobaczcie, tutaj jest plac zabaw. Jest plac zabaw dla dzieci, taki na zewnątrz. O, widzicie, i tutaj są jakieś takie kulki. Wiecie, zamknięte. No i zaraz obok jest właśnie taki tutaj otwarty i ta huśtawka taka duża. Tak to wygląda. Taka polanka. Tam jeszcze dalej były owieczki, kaczuszki i tak dalej. Tam są tutaj pozamykane. No, także tak to wygląda. Super opcja dla dzieci. A my będziemy sobie siedzieć tam. Wewnątrz jest bardzo dużo osób, ale my będziemy siedzieć na zewnątrz, już Gigant tutaj siedzi. No, tutaj zobaczcie, ten plac zabaw się tak oto ciągnie. To już Arifę idzie. To jest super opcja. Zobaczcie, tak wygląda nasze śniadanko. Tutaj mamy... Mamy tutaj dżem, miód, kajmak, tutaj mamy oczywiście fryteczki, kinde, takie malutkie, tutaj jest oliwa z oliwek, znowu dżem, no i oczywiście tutaj są pomidorki, ogórki i pietruszka, sucuk, tutaj mamy serek, oliwki, kiełbaskę, tutaj znowu mamy oliwki i dżem. Tu mamy talerz serów, arbuz, jajecznicę. Gruzlemę, zamówiliśmy gruzlemę z kaszarem. Także tak wygląda nasze śniadanko. I słuchajcie, to jest śniadanie dla dwóch osób. Jakby my zamówiliśmy ilościowo, żeby było dla dwóch osób. Także tak wygląda śniadanie dla dwóch osób. Dość sporo. Zobaczcie, kotek przyszedł do nas, dokarmiamy go oczywiście, młodziutki koteczek. Właśnie sobie spaceruję,
do domu, bo byłam u Miłosza i Rity na herbatce. A teraz sobie idę do domu. I co? I czeka mnie przygotowanie obiadu. I muszę trochę porobić innych rzeczy, typu przygotować tą papryczkę turecką do suszenia. Takie, wiecie, już powoli zapasy zimowe wjeżdżają. No i nagrałam wczoraj w nocy pierwszą część podcastu kryminalnego, więc muszę go zmontować i wrzucić na YouTube'a. Także postaram się zrobić to jak najszybciej. I wieczorem jeszcze też mam rozmowę z jednym youtuberem. O szczegółach tej współpracy opowiem wam później, dam wam znać, jak już będą efekty tej współpracy widoczne. Tak więc teraz sobie spaceruję do domu, tuptam. Wybrałam sobie trasę także sobie tuptam teraz do domu. Gökhan i Arife zostali w domu, ja byłam sama u Rity i Miłosza. No a my mieszkamy niedaleko siebie, jakiś około kilometr od siebie drogi. Zobaczcie, nazwa osiedla i zdjęcie Ataturka. Zobaczcie na tego koteczka, jak pięknie wygląda. Kanapa ubrudzona, bo tutaj Arife lubi sobie podczas jadanki ręczki wycierać, ale jutro posprzątamy, tak? Albo albinoszka całą kanapę zajęła. Nie no, moje dziecko fantastyczne. Mamy zrozumieją. A tam na dole jest Eluśka. Eluśka, papuśka. No dziobek, dziób. No tak pod oczami ma. No nie, to jest tu. Tu jest ten dziobek, tu. Mam nosek. Mhm. A to jest? Teraz co namalujesz? No pięknie. Czyli po polsku? Kwiatka. No, kwiatka teraz mamy już dobrze. Ale to jest tak i tak. I teraz płatki. Jest już wieczór, ja sobie siedzę w kuchni sama. Gökhan ma dzisiaj wieczór z kolegami, więc jestem sama z Arife. Arife już poszła spać, a ja się wzięłam za robotę, posprzątałam trochę w kuchni, no i ogarniam papryki. I widzę trzecią paprykę z małym zalążkiem papryczki w środku. Papryczki rosną. To musi być jakiś znak, jakieś szczęście, prawda? Co robię z tymi paprykami? Kojarzycie przepis z mojego kanału? Tam właśnie był taki przepis kiedyś na faszerowane papryczki. No to właśnie do tego to przygotowuję. Te papryki są bardzo ostre i mój mąż kupił dwie reklamówki takich papryk. Dlaczego? Dlatego, że przygotowujemy się do zimy. Mersin już nastąpiło ochłodzenie, we wrześniu z reguły się ochładza. Jakie to jest ochłodzenie? Jest takie ochłodzenie, że temperatury już nie sięgają prawie 40 stopni, tylko 30 stopni, w okolicach 30 stopni mamy. No i wieczorem jest ochłodzenie, mamy 20-21 stopni wieczorem.
to już jest taka oznaka, że się zima zbliża, chociaż u nas zimy nie ma, jest bardziej jesień, ale wtedy zaczynamy robić zapasy. No i ja w tym roku bardzo ambitnie do tego podeszłam, bo czasami co roku coś tam sobie zrobiłam, ale nie miałam jakichś takich większych aspiracji i natchnienia, żeby to robić. Natomiast kiedy jest dziecko, to się trochę wszystko zmienia, bo jak my byliśmy obydwoje, dwójka nas, to tam wiecie, dorośli to dorośli. Ale jak się ma dziecko, to człowiek, przynajmniej u mnie, tak jest, że ja zwracam uwagę na jakość jedzenia bardziej. No i chciałabym, żeby Arifa znała takie smaki domowego jedzenia, więc już rozpoczęłam kilka tygodni temu robienie takich zapasów. Zrobiłam już parę słoików, na razie mamy trochę soków, mamy dżemy, bo Arifa uwielbia dżemy, mamy ogórki. Pojawiły się u nas już ogórki, więc mój mąż nie kupił, ale zrobiłam takie ogórki w plasterkach w zalewie octowej. Pewnie znacie. Ja za dzieciaka je uwielbiałam. Arifa lubi takie ogórki właśnie kiszone, czy w zalewie octowej, te tureckie, natomiast ja bym chciała zrobić jej takie, wiecie, polskie. Więc na razie wzięłam, zrobiłam te, bo takie były akurat idealne ogórki do tych właśnie ogórków w plasterkach. Zrobiłam parę słoików. Już są tam schowane w zapasie. I co? I tak powolutku będę robiła. Nie robię wszystkiego naraz, bo w weekend z reguły my coś tam robię. W weekend mój mąż robi zakupy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo my mamy obok domu naszego weekend bazar. W weekend z reguły coś tam zawsze robimy, więc ja tak cały dzień, żeby poświęcić na to, to nie bardzo. Zresztą ja weekendy też często pracuję, coś tam montuję i tak dalej. Nagrywam i w ogóle, w tygodniu nieraz nie mam czasu na niektóre rzeczy, zależy co tam robię. W każdym razie już właśnie zaczęłam parę tygodni temu, no i teraz przyszedł czas na papryczki. Mój mąż w końcu kupił papryczki, no i te papryczki będziemy suszyć. Najpierw się je oczyszcza. Można to tak palcem robić, ale one ze względu na to, że są ostre, to już mi tutaj palce zaczął piec, jak ja tak sobie je tutaj tak przyciskałam. Stwierdziłam, lepiej to zrobić nożykiem, żebym też nie prysła w oko. Mój mąż raz mi prysnął w oko takim sokiem z ostrej papryki. Nie polecam. W każdym razie teraz tak, czas na papryki. Co mam jeszcze w planach? No w planach mam jeszcze ogórki, tak? Zrobić takie konkretne zapasy ogórków. Polskich ogórków. No i kapustę, słuchajcie, kapustę kiszoną. Ja wiem, że mój mąż tej kapusty kiszonej nie lubi, ale uważam, że moje dziecko powinno znać smak polskiej kiszonej kapusty i przygotowanego na jej podstawie bigosu polskiego. Poza tym, wiecie, na zimę, na jesień, kiedy człowiek choruje, to taki sok z kapusty, kapusta kiszona, to mi się zawsze marzy, jak ja jestem chora i myślę, że już po prostu zejdę z tego świata, to jedyne, o czym marzy, taka kapusta kiszona polska. Mam wrażenie, że to jest taki, wiecie, lek na to, aby wrócić do świata żywych. Powiem wam, że jak ja byłam dzieckiem, to też uczestniczyłam w takich pracach. Zawsze mieliśmy swoje, że tak powiem, plony, dlatego że moi rodzice mieli ogródki działkowe, tak to się nazywa w mieście, ogródek mieliśmy. I pamiętam, że zawsze jako dziecko w wakacje się denerwowałam, że tu moje koleżanki biegają, bawią się i tak dalej, a ja z bratem, więc wkurzony, musimy iść na ten ogródek i co robić, i rodzicom pomagać, i się plewiło, i się sadziło. Moja mama mnie zawsze wykorzystywała do sadzenia, dlatego że twierdziła, że mam jakąś dobrą rękę do roślin i jak ja posadzę, to zawsze jej super urosną. No, także tak, się plewiło, sadziło, podlewało, oczywiście zbierało plony. Na ziemniakach, jak stonki się pojawiały, to pamiętam, że my z bratem musieliśmy je zbierać do tego, do słoika z wodą, tak? Te takie, wiecie, nie, te takie duże, dorosłe te stonki. Moja babcia też miała ogród i też od niej mieliśmy czasami jakieś takie rzeczy.
Właśnie maliny, orzecha włoskiego babcia miała, pamiętam. Babcia też bardzo dobre rzeczy zawsze robiła. Jeszcze z takich właśnie prac w naturze, tak powiem, to kiedyś moi dziadkowie mieli pole, jak jeszcze tam dziadek żył, to się zajmował właśnie uprawą na roli. Potem dziadka już nie było, ale jakieś tam jedno pole było i ja pamiętam, jak jeszcze byłam taka małutka, Boże, ile ja miałam lat, nie pamiętam, już naprawdę nie pamiętam, ale pamiętam, że całą rodziną byliśmy na polu, bo było wykopywanie ziemniaków, tak. Także ja jestem taką Polką, że tak powiem, wychowaną na ogrodzie, na polu, bo moja rodzina, ja się wychowywałam w mieście. Później jakie malutkie papryczki, to aż trzy są. Ja się wychowywałam w mieście, ale miałam, jakby wychowywałam się w małym mieście, ale miałam cały czas dostęp do tego, widziałam jakby hodowanie zwierząt i tak dalej. Pomagałam gdzieś tam jako dziecko, uczestniczyłam w tym bardzo często, jako większa, doroślejsza już osoba, to też, tak, żeby nie było. Ale tak, dla mnie jakby wspomnienia z dzieciństwa są związane z takimi rzeczami. I teraz z perspektywy czasu, ja pamiętam jak dziecko, tak jak mama mówiła, plewić ogródek, praca na ogródku, na mojej ręce zawsze najpierw praca, a potem zabawa. I powiem wam, że jako osoba dorosła, mi się marzy, żeby mieć takie ogródeczek. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma, że na tureckich bazarach można naprawdę fajne rzeczy się odkupić i tak naprawdę w każdym miejscu w Turcji macie dostęp do takich właśnie warzyw, świeżych i owoców. Więc tak, ja znikam do pracy, sobie przeniosłam komputer i będę nadrabiała zaległości na YouTubie, żeby być na bieżąco, co tam u innych słychać. No i będę robiła te papryki, a potem będę je wieszać. Sznurkach. Idę je wieszać. Moje te dwa palce pieką jak nie wiem, więc dobrze, że podjęłam decyzję, że potem tylko nożykiem będę to robiła. No, więc pakuję tutaj sobie po kilka, żeby mi się nie poplątały. Z dwie takie sztuki zapakuję. Powieszę na tym balkonie z tyłu, właśnie tam, gdzie jest nasza sypialnia. Bo tam tak słońce bardzo nie grzeje jak z tej strony. No i będziemy suszyć. Zaraz wam pokażę, jaki jest efekt. Także idę. No i słuchajcie, i kończę tego vloga tutaj. Jeszcze powiesiłam te papryki, ale teraz nie pokażę wam, bo jest ciemno, nic nie będzie widać. Pokażę wam rano. No i co, i żegnam się z wami tutaj. Jeszcze wam powiem, że te papryki są takie ostre.
że nie dość, że te palce dwa mnie bolą, te dwa. Najgorzej było na początku, teraz jest trochę lepiej, ale jeszcze pod tutaj, ta opuszka pod paznokciem trochę boli. No i swędziała mi ręka. I niestety do podrapania się jej użyłam tych dwóch palców. I dosłownie to jest tutaj na tym, na zgięciu, o, tutaj widać chyba, leciutko widzicie, różowe. Także uważajcie. No i ja po prostu z dwoma palącymi się palcami i z tym po prostu tutaj uczuciem palenia na ręce, a jak na złość nie mam jogurtu, więc chyba będę sobie mlekiem tutaj przecierała, bo to jest po prostu ogień taki, o, tak jakbyście poparzyli sobie po prostu skórę. No, tak więc na dobranoc, na rozbudzenie się taką sobie tutaj niespodziankę naszykowałam. Żegnam się z wami tutaj. Mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał. Z tego co widziałam, to wam się spodobał. Ostatnio wrzuciłam taki zwykły domowy vlog. Nic tam się za bardzo ciekawego, ambitnego nie działo, a mimo wszystko bardzo wam się takie vlogi podobają. No więc będę nagrywała dla was takie filmy. Skoro lubicie, no to czemu nie? Tutaj Balwinka przyszła, wam pokażę. Ją zagląda. Próbowałam ją uchronić, bo ona za te niteczki próbowała tam chwytać, a one już były nasączone tą ostrą papryką, więc dzięki Bogu mi się udało ją ustrzec przed tym, bo oj, no zby piek, prawda? To tyle, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa! Kto tu taki piękny jest? Co ty tam szukasz? Psi, psi. Niteczki szukasz, prawda? Niteczki szukasz, prawda? Balbinka, cacy, cacy, cacy. Taka cacy Balbinka. Tak, Ela teraz jest dorosła, jest? Aha. W ogóle... Ela, no pochwal się. Pochwal się. Ile ty dzisiaj kilometrów zrobiłaś z Pancią? Normalnie. Dawno już nie pamiętamy, kiedy Ela tyle chodziła, prawda? Bo Ela jest mały leniuszek, łakomczuszek. Pancia się trochę wzięła za psiaka, tak? Już temperatury spadły i nie ma to tamto. 5,5 kilometra od razu, za jednym razem, na jednym spacerku. Proszę mi tutaj przynieść jakąś rybkę, bo ja czekam sobie. Człowieku, a nie gadasz do psa. Ja tu jestem zwarta i gotowa do jedzenia. Oh my God.